tańczą razem z żywymi, całują ziemię i przeskakują przez ogień. Dla nich to też wielkie święto. Może nawet ważniejsze niż dla nas. Najważniejsze, że uczyniono pierwszy krok. Dokonano egzekucji. Przemiana bowiem wymaga ofiar. Dla współczesnych nieludzkie. Dla historyka za 100-200 lat niby dzwonek w teatrze. Zwyciężenie uspokaja się niebo. Stygnie krater, wulkan, woda, lada moment wróci do koryta i zanurzą się ryby. Z pewnością spod ziemi zaczną wyrastać góry, a dolinę za chwilę pokryje świeża trawa. Stało się zgarbienie. Stało się zagubienie. Stało się lękliwe. Stało się dopadli i skrępowali włochatego pająka. Na środku stołu łaził. Łaził i podobno pluł do szklanek. Wyciągał. Wyciągał kosmate łapy i grzebał im w kieszeniu. Dopadli go. Dopadli. Dopadli go. Wgnieźli w stół. Wdeptali w podłogę. Teraz stoją i otrzepują się z sierści. Stało się! Od tamtej pory przechodni nie odrywali już wzroku od chodnika. Jakby nie mieli pewności, czy dobrną szczęśliwie do domu. Czy jeszcze i tym razem chodnik nie zmięknie w ciężki gliniasty grunt Petersburga. To tu, w tym korytarzu, którego ściany ściśle przylegają do obłędu. Od poinkiwań. Tententu końskich kobiet. Sal farmatnych. Najsłabsi z nas. Popadają w obłęd. Przychodzą przez kamienne ściany korytarza. Tak. Jakby ich wcale nie było. Potem wracają jak tamci. Pod różnymi postaciami. Chrzczą nas po swojemu. Nadają różne, czasem nawet śmieszne imiona. Mają pretensje o to, że widzimy coś, czego nie ma. I odwrotnie. Nieistniejącym armią wydają komendy, siodłają konie, nie pozostawiające żadnych końskich śladów. Szarżują na nas! Z krzykiem, z pianą na ustach. Czasem, zapominając o ciężarze własnego ciała, bucząc, nadlatują niczym ciężkie bombowe samoloty.
strun żywiołu, który przeistacza się w coraz to doskonalszą formę. Formą ostateczną jest władza. Jej nie osiągniesz. Można to zobaczyć na własne oczy, usłyszeć na własne uszy. To tu, w tym korytarzu, którego ściany ściśle przylegają do obłędu. Na kolana! Na kolana! Na kolana! Coraz wyraźniej słychać głos. Która ma pytanie? Co z nami będzie? Odpowiadasz? Nie pamiętam. W której cieniu? Jak cieniu zabitego. Trzeba z uporem żyć. Tak. Po prostu.